Dzień dobry, witam was w Garbage Day, naprawdę interesującej gierce, w której przeżywamy cały czas ten sam dzień na nowo. Jak widzicie, jest bardzo ciekawy styl graficzny, także kliknę sobie sandbox, żeby włączyć tą jakże fajną muzyczkę. I chodzi o to, że wstajemy codziennie, budzimy się o tej samej godzinie i tak naprawdę do nas, od nas zależy to, co będziemy robili. Jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, w ogóle ta muzyka jest zarąbista. Styl graficzny taki, wiecie, taki taki kreskówkowy, bym powiedział nawet. Także budzimy się, jest ósma i będziemy codziennie przeżywali ten sam dzień. Naprawdę ciekawa sprawa, którym się... Wow, dobra, ja bym chciał odebrać telefon, chyba nie mogę. Mam kosz na śmieci, mogę... Ty, mogę wybić okno koszem na śmieci? Chyba to jest kosz na śmieci. Tu mamy jakąś szafkę, za szafką nic się nie kryje i naszym zadaniem jest po prostu z tej pętli czasu się jakoś wyrwać. Możemy książki sobie ruszać. Kurde, jakie to jest spoko. Mogę zagrać? Nie dali mi zagrać. Tak wygląda moja postać. Dzień dobry. A my schodzimy. Jezu, mogę obrazami rzucać. Nie. Zejdźmy sobie do kuchni. Okej, czyli to jest taki w sumie taka sypialnia. Tutaj powiedzmy jakaś pracownia. Mikrofala nie potrzebuję, nienawidzę jej, nienawidzę mikrofali, chociaż mogę coś tutaj wsadzić. Czy to są płatki zbożowe? Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. Zamknijmy, coś się stanie magicznego, czy nie? Chyba nie, dobra, chyba nic się nie stało. O, mogę puścić wodę, jej, jaka ta gra jest rozbudowana. Czy mogę w ogóle napełnić tą miskę wodą? Dobra, kit z tym. Tutaj, czekajcie, ojeju, czy ja mogę spalić tą chałupkę? Wiem, że tu można rozwalać, bić ludzi, wszystko po prostu robić to, na co mamy ochotę. Insert tapes into... Okej, okay. Czyli musimy tą kasetę włożyć tutaj. Co się dzieje? Czy coś się wydarzy? O Jezu, tam jest broń, ja to widzę. Mogę to wyłączyć? Nie! Proszę. Okej, okay. W sumie nie widzę, czy tu jest obraz, czy co, znaczy nie widzę obrazu na tym telewizorze. Także może wyjdźmy. I znowu jest super muzyka i znowu wracamy do gry. Ach, jakie piękne miasteczko. Oczywiście mamy elektrownię jądrową, bo w takich miasteczkach takie rzeczy muszą być. Mamy NPC-ów. I wiecie co? Na spokojnie, weźmiemy sobie po prostu kij baseballowy, przywitajmy się ze sąsiadami. Jezu, jaka ta muzyka jest zarąbista. O, dzień dobry, panie sąsiedzie. Coś pan niewyraźnie wygląda. Mogę z pan... On mówi bla bla do mnie, on mnie po prostu... O Jezu. Policja mnie ściga, co się dzieje? O co chodzi w tej grze? Jeżeli zostanę zapity także z powrotem... Także z powrotem będę budził się w tym samym miejscu i w tym samym dniu i w tym samym wszystkim. Okej, okay. Budzimy się po raz kolejny. I wita mnie przepiękna muzyka. Są pieniądze. Okej, okay, mam pieniądze. I mam pączka. Mogę coś z tym pączkiem zrobić? Przepraszam. Tutaj nic nie mogę z tym zrobić. Okej. Okay. No co, schodzimy na dół. Powitać przepiękny dzień. A tu ja bym chciał zobaczyć. O, co to jest? Syzga. W sumie, co to jest za pomieszczenie? Okej, okay, powiedzmy, że dopiero się Jack, o, nazwijmy, to będzie Jack. Jack, dzień dobry, przywitaj widzów, widzowie, to jest Jack. I Jack niedawno się tutaj przeprowadził i jeszcze nie zagospodarował tego pomieszczenia. Dajcie znać w komentarzach, co tutaj mogłoby być, bo w sumie tak. On chyba nie ma łazienki. Tak, on chyba nie ma nie ma łazienki. Okej, wychodzimy. Ach, jaki piękny dzień. I wiem, że na przykład jeżeli porozmawiamy z niektórymi ludźmi, no to dialogi będziemy pamiętali. Sprawdźmy, tu jest skrzynka, ja nie chcę... Proszę, to trzeba zamknąć. Wiecie co, wejdę sobie tutaj. Zobaczę, co tutaj jest ciekawego. Pizza! Pizza, daj... Ksio! Tam są kurczaki, dobra, kurczaki będą jadły pizzę, za chwilę do nich pójdziemy. Czy mogę wskoczyć na drzewo? O! Okej, okay, jestem na drzewku, a jak spadnę, to coś się dzieje, nie? Okej. Okay. A, nie, coś się chyba stało. Czy mogę pizzę upiec, albo coś z nią zrobić ciekawego? To jest, nie, to jest butla z gazem, okej. Okay. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurczaki! Proszę, zjedźcie tą pizzę. O, piórka gubią. Jezu, nie bójcie się. Przed chwilą chyba były dwa kurczaki, albo mi się wydawało. Dobra, mamy samochód. Mogę wsiąść? Wow! Dobra, ja wyjeżdżam sobie na wakacje. Ale bardzo ciekawa gra, wiecie?
Mogę tu wyjechać w ogóle? Jak się nazywa to miasto? Dobra, w sumie kogo to interesuje, jak się to miasto nazywa? Aha, tu mamy oczywiście typową ścianę. Uwaga, jadę! Kurde. Jeszcze raz. Uwaga, jadę! No i widzicie, stał na drodze. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę poradzić? Policjanci już biegną? Nie, policjantów jeszcze nie ma. Gdzieś tu upadła jego broń. Tylko gdzie? Wiecie co, wezmę, skorzystam z mojego super zasobu broni. Hua, ale są kurde ninja parkour. Weźmiemy sobie... Wow, karabinek. Jezu, ja nie chciałem go zabijać. O, mogę sobie prawym przybliżyć. Czy to jest policjant? Chyba to jest policjant. Dobra, wejdźmy do tego mieszkania. To chyba nie jest moje mieszkanie, czekajcie. O, szybę zbiłem. Jezu, dlaczego ja gościa zabiłem? Dobra, zobaczmy. Tu wygląda to na taki domek wypoczynkowy, bym powiedział. Mogę... W ogóle ten ogień taki ciekawy jest. Jezu! Kto tu strzela? Co się dzieje? Ty, ktoś strzela do mnie. Proszę. Jeju! O, można rozwalać rzeczy. A drzewa? Nie, chyba drzew nie można. Ale płot można, to jest najważniejsze. I samochód, i amunicja nam się nie kończy, bo to jest tryb sandbox. Później ma być dodany tryb fabularny. Dobra, już mi ulżyło, już jestem spokojny. Można porozwalać sobie płotki. Dobra, ale idziemy się przywitać z resztą mieszkańców. Wiem, że z tymi mieszkańcami musimy rozmawiać, czego na razie nie robię. W sumie sam nie wiem dlaczego. Ale dobra, zamknijmy drzwi, bo przecież wyszliśmy z mojego... W ogóle te drzwi takie smutne. O, help! Już ci pomogę! Co się stało? Hej, co się stało? Restart. Slow motion mogę. Slow motion! Ja pierdzielę, okej. Help! Boom! Jeden strzał! Fajnie, że nie trzeba nic robić. O, fajny jest ragdoll, naprawdę podoba mi się ragdoll. Skał nie mogę rozwalać, właśnie. Mogę drzwi rozwalać, ale to jest epickie. Co mogę jeszcze rozwalać? Ja lubię gry, w których się rozwala otoczenie, wiecie? Naprawdę takie są zarąbiste. Tutaj wyjście do ogrodu, powiedzmy. Aha, i ten ogród się troszkę tutaj kończy. Tutaj mam takie coś do liści, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy mogę tu wejść? Chyba nie mogę. Drzewek też nie mogę ściąć, szkoda. Albo do drzewek potrzebna jest po prostu siekierka. Zaraz to sprawdzimy. Dajcie znać, właśnie w komentarzach dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, bo z chęcią powiem szczerze, że bym coś nagrał, bo jest bardzo przyjemna. W ogóle muzyka to jest chyba 10 na 10. Okej. Aha, czyli nie można wszystkich rzeczy, a mogę... Okej, to jest garaż. Fajnie. Nie, szkoda, że ścian się nie da rozwalić. Nie, to w sumie by była przesada już. Jakby się dało ściany rozwalać. Ale dobra, lampy? Jak te lampy? To dzisiaj siekana lampa. Śmietnik? Co jest w śmietniku? Przepraszam, wiecie co? Ja się zresetuję, bo chcę porozmawiać z kimś. Okej. I wstaje kolejny piękny dzień. Oczywiście grę mi skraszowało, ale ja wszystko wybaczam, ponieważ to jest early access, czyli wczesny dostęp, także wszystko będzie spokojnie. Dobra, pójdźmy sobie teraz porozmawiać z ludźmi, jak normalny człowiek. Olewają mnie trochę. Dobra, z tobą mogę porozmawiać. No. Fajna szyba. Okej, super szyba, naprawdę. Dobra, ja wiem, że tu da się z kimś rozmawiać, bo to było chwalone jako dynamiczny system dialogów. No, ale oni są niemili dla mnie. Halo, czy ja mógłbym z panem porozmawiać? F, cokolwiek. Wow, mogę pana uderzyć? A co to? Co to jest za gest? Oni nie chcą ze mną rozmawiać. Dobra, sprawdźmy w ogóle, jak wygląda reszta tego miejsca. Halo, a może pan... Jeju, jakbym im przypierdzielił. Czy jest tu jakieś sterowanie? Nie, nawet nie, jeżeli escape wcisnę, to on nic nie robi. Czy mogę z panem rozmawiać? Nikt nie chce ze mną rozmawiać, ale smutne. Dobra, wejdźmy sobie do tego domu. O, tu widzicie, tu się powodzi, bo ma lepszy telewizor. Sprawdźmy, jak wygląda typowy dom takiego mieszkańca tego miasta. Nie wiem, jak się to miasto nazywa. Mamy telewizor, kanapę.
i łóżko. O, balkon, przepraszam. Przepraszam, zapomniałem o balkonie. I co to jest? Zegar, ojej. Jest 10:35. Spoko, chcę zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli... O, tam jest boisko do koszykówki. Co się wydarzy, jeżeli... dzień się zakończy, także na razie sobie pozwiedzamy. Oj. Aha, moja ręka ma 100% zdrowia. Pograłem sobie w koszykówkę. Dobra, idę do was. Ty masz broń, tak? Dasz mi tą broń? Bla, 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 bla. Jest ta muzyka. Najlepsza. Dobra, porzucajmy sobie do kosza. Sprawdzimy, czy w ogóle się da. A którym się rzuca? Którym się rzuca? A, może Q? Chyba nie. Prawym. Czekajcie. Nie umiem rzucić do kosza. Ostatnia próba, bo i tak w sumie mam trochę jeszcze... Znaczy dużo czasu mam, zanim wszystko się zrobi. A jeżeli tak rzucę? Wow! Ty, ta piłka wypadła poza mapę gdzieś tam. Ja bym chciał po nią iść. Czemu nikt nie chce ze mną rozmawiać? I każdy mówi bla, 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 bla. Mi się to nie podoba. Ale styl graficzny, jaki obrała ta gra, jest... niecodzienny i bardzo ciekawy. I miły dla oka. Okej. Tutaj mamy gun shop. Czyli sklep z bronią, jeżeli ktoś by nie wiedział. Dzień dobry. Okej, mam hajs. A mogę po prostu do pana wejść i sobie te pieniądze zabrać? Dzień dobry. Okej, nie miał chyba nic przeciwko. Prawym się zoomuje, żeby z broni... Tu mamy zwykły sklep, w ogóle sklep z bronią i zwykły sklep. To chyba jest jakaś Ameryka, bo w Polsce czegoś takiego nie ma. O, mamy wybór wielu produktów. Proszę pana, co pan może mi zaproponować? Mleko? O, wezmę sobie to mleko, nie ma sprawy. Wydaje mi się, że to jest mleko. Wow. Okej, okay, spoko. Weźmiemy sobie drugie, bo tamto było jakieś dziwne. Proszę, albo wezmę dwa kartony mleka. Czy to jest mleko? Nie, bo ma takie... Nie, to musi być mleko. Dobra, ile płacę? Ile płacę? Aha, to pan mi jeszcze dopłaca za to mleko. No, dobrze. Jak pan chce, to ja wezmę te pieniądze. Nie ma sprawy, nic się nie stało. Do widzenia. Mleko oczywiście muszę zabrać. To jest bardzo ważna rzecz. I wejdziemy sobie na pączuszka. Dzień dobry. Order. O! Ja mogę zamawiać! Boże, ile pączków! Ja bym sobie zjadł teraz w prawdziwości takiego pączka, wiecie? W ogóle pokażę wam sztuczkę. To jest bardzo fajna sztuczka, przenikanie przez szybę. Tadam! Udało mi się to. Czy uda mi się przycisnąć? Jest! Udało mi się przycisnąć przez szybę, dobra. Albo się w niej zaklinowałem właśnie. Dobra, ja sobie wejdę. Pójdę po pieniądze, bo ten pan na pewno też mi chce dać te pieniądze. Spoko. Co tu jest? Myślałem, że to jest jakieś zaplecze. A to się okazało po prostu... Okazało się, że to wyjście. Nie chcę takich kwiatów. Bum. Ciebie też uderzę. Bum. Okej, okay, dziękuję. Jedynka, dwójka, tu nic nie robi. R też nic nie robi. F też nic nie robi. Dobra. O, ktoś tu nie wyrzucił śmieci. Oczywiście flotar jest na służbie. I śmietnik się zamknął. Ale to jest ładne. Dobra. Nie wiem, czy do tej elektrowni w ogóle mogę wejść. Wygląda na to, że jest tu jakieś wejście. Lecimy. 17 jest dopiero, także mam jeszcze masę czasu. Tu jest winda. O, jest winda, ale ja bym chciał... Wezmę sobie ten kwiatek. Czy tutaj coś jest? Nie, to jest typowy biurowiec. Zobaczcie, to jest typowy biurowiec. Jedno pierdzielone biurko z komputerem na piętro. Czekajcie, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. O, tu jest inny kolor. Tu inny kolor i w tym samym miejscu. Co to znaczy? Don't forget, you are here forever. Aha, nie zapomnij, jesteś tutaj na zawsze. Dziękuję ci bardzo, gro. Chciałbym się stąd wydostać. Podobno da się wydostać, chociaż nie wiem, czy to nie będzie zrobione dopiero w jakiejś kolejnej wersji tej gry. A na razie to jest po prostu zabawa. Co tutaj jest? A, kolejny ten sam znak, naprawdę. Don't forget, you are here forever. Super. Turutu. Mi się każe z jakąś kreskówką, ale nie wiem z czym dokładnie. Zobaczymy, czy jest system dnia i nocy. To samo? Ten sam znak? Ej, no ale smutne. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja sobie tutaj wejdę. Jest prawie 20. Tutaj pewnie nic nie będzie. Chcę zobaczyć, co jest na samej górze. Chociaż mogłem pojechać po prostu windą, ale filtr nie ogarnął. Czekajcie.
Windo, proszę, pojaw się tutaj. 3, 2, 1. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał na 8 piętro, jeżeli jest możliwość. Coś się stanie? Nie, myślałem, że mnie to zabije jakoś ta winda. I chyba, chyba teraz się pojawiłem tutaj, także spoko. Czy mogę wyjść na dach? Jest, mogę wyjść na dach. Wow. A to jest szkło takie, no. Tak właśnie myślałem. O, tak wygląda kraina, w której się znajduję. Tu są góry. Całkiem fajna sprawa. Tam coś w ogóle leciało. Co to jest? Okej, nie było mnie jeszcze w banku. Na stacji benzynowej. Tu z tego tunelu chyba się nie da uciec. Tu mamy boisko, tu byłem, tu jest chyba mój dom, tutaj też byłem, tutaj też. W sumie nie byłem jeszcze tam, o, bar, bank, tutaj nie, ojejku, fajna budowla. Czyli mógłbym w następnym odcinku iść tu i tu. I się dowiedzieć, jak po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, wiecie? Dobra, jako że jest 22:18, to teraz ja pójdę po prostu. Znaczy poczekamy do 24:00, do północy. I zobaczymy, czy się pojawię na przykład w tym samym miejscu, czy jak to po prostu będzie wyglądało. Tu, ile, nawet nie wiem, ile już nagrywam. Jeżeli trochę słychać mnie inaczej, to przepraszam, miałem pewne problemy. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś to rozwiązać. Co tu jest? Okej, ja idę sobie do domu. Jest 23:00, a nawet nie jest ciemno. Aha, no bo jest elektrownia jądrowa. Nie, księżyc jest. Mamy księżyc, super. 30 minut i będę w kolejnym dniu. I czy coś się stanie ciekawego? Czy ja zostanę zabity? Bla, 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 bla. O, kapusta, jabłuszka i banany. Super. Wow. Okej. Okay. Myślałem, że mi grę skraszuje, a jednak po prostu odrodziłem się w kolejnym przepięknym dniu i znowu jestem w tym samym miejscu, czyli w tym domku. Wiecie co? Na razie się z wami pożegnam, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, nie zapomnijcie ocenić filmu, skomentować go i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie!